Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Norwegia, Szwecja, Leje. Gdzie my jesteśmy? A jesteśmy w pięknej, słonecznej Katanii, Sycylia. 300 słonecznych dni w roku. 360. Pięknie. Aż niesamowite, ale jesteśmy wyjątkowi. Wyjątkowi, bo tu naprawdę rzadko pada. Rzadko pada. 8, nie, 9 stopni było. Ale odczuwalna normalnie 2. Ale ciało się fajnie. Ale ciało się szybko. Szybko. Dwie godziny, 20 minut i już jesteśmy. Trochę się pospaliśmy, troszkę pogadaliśmy i na miejscu. Teraz czekamy na autobus, żeby pojechać do Taorminy. Tam raczej też leje. Pogoda podobna. No ale co zrobić? Jedziemy. Jedziemy, nie ma co. Wrócić nie wrócimy, dopiero za 2 dni. Tak. Być twardym. A nie miętkim. Nie miętkim. Taormina powstała już w IV wieku przed naszą erą. Położona jest u stóp Etny pomiędzy stromymi zboczami gór. Zawieszona na wzgórzu pomiędzy niebem a morzem. To prawdziwa perła Sycylii. Już Goethe mawiał, to najwspanialsze dzieło sztuki i natury. Główna ulica miasteczka ma początek przy Porta Messina i koniec przy Porta Catania. Deptak ten to Corso Umberto. Nie mogę sobie... O Jezu, daj się. Jesteśmy w przepięknej Taorminie, niestety. Nie w przepięknej pogodzie. Troszkę kropi. Jak to się nazywają? Czapki kucharskie. Trochę kropi. Tak jak? Nie jest to zbyt... Przyjemnie. Przyjemnie. Tak, natomiast same miasteczko jest niesamowite. Już. Pięknie. Już na dzień dobry. Przepiękne. Ale to jest taki fartuszek. I czapeczki byśmy obydwoje takie mieli w kuchni. Nie, tobie tylko miejmy nadzieję, że to przestanie. Kiedyś. No kiedyś na pewno. Patrz, w poniedziałek. Zobacz, jak tu fajnie. No super. Wchodzi się do góry. O, albo na dół, patrz. No albo w dół. Fajnie. Niesamowite miejsce. Piękne. Piękne. No, jedno z piękniejszych miasteczek, jakie widziałem w życiu. W połowie długości Corsa Umberto wchodzimy na najpiękniejszy plac Il Nove Aprile. Na placu tym znajduje się kościółek San Agostino oraz kościół San Giuseppe z efektownymi schodami oraz taresem widokowym na wybrzeże oraz Etnę. Taormina słynie z ceramiki, którą przywieźli Arabowie. Pierwsze wyroby zaczęły już powstawać w XI wieku. Prawdziwy przełom nastąpił w XVII wieku, gdy zaczęto produkcję płytek ceramicznych. Popularne są szyszki pini, które symbolizują płodność i przychylność bogów, oraz głowy mężczyzny i kobiety symbolizujące miłość. Nie? Takie ankowe, takie badziewie mieszane z nie wiadomo czym, nie? Thank you.
Jednym z symboli Sycylii są ryżowe kuleczki zwane arancini. Ich historia sięga prawdopodobnie X wieku, kiedy to Arabowie przybyli na Sycylię i przywieźli zwyczaj jedzenia ryżu z mięsem lub warzywami. Panierkę dodał Fryderyk Sycylijski, który szukał przekąski dającej się zabrać na polowanie i podróże. Innym sycylijskim przysmakiem jest cannoli, czyli rurka z chrupiącego ciasta nadziana kremem. Legenda głosi, że została stworzona w IX wieku przez nałożnicę emira jako hołd dla jego potencji. Kaormina, jest. Od razu Ciemno. Lepiej. Jak ale fajnie, nie pada. Jak tak? Deszcz przestał wreszcie padać. Jedziemy sobie na luzie, na spokojnie. Zwiedzamy. Ale ładnie, ładnie. Pięknie pachnie. Idziemy, zwiedzamy w lewo, zwiedzamy w prawo. Tu wina, tam jakieś inne atrakcje. Ale patrz jak ładnie, od razu ładnie. Od razu lepiej. Pięknie. Tu masz te. Patrz. Może to jest bolognese? Wiesz co, ja nie chcę teraz jeść. A chcesz, to się zjedz. Nie, no to dwa, albo są dwa. Ale co zjedz, bo to jest bardzo pyszne. Ja sobie zjem, bo ja to jestem... Wiadomo. Kawałek pizzy sam możesz zjeść. No, ty se zjedz tego. Hot doga to ja jem zawsze. No to se tego, ja cię te... Z pomidorem, tak dalej, masz. Ale fajny, dobry jest? No, dobry, a? Pyszny. To się nazywa klasyczny arancini. Czyli z takim sosem jakby pomidory. No, pomidory plus takiego. Mięso mielone. No. Aha, ryż i zapieczone w tym. Fajne, fajne. Dziękuję. Królowo.